Myślę, że średnioroczna inflacja będzie znacznie wyższa niż 1,3. Myślę, że ona się ma szansę zbliżyć do 2%. Co oczywiście nie jest niczym, no jakby to powiedzieć, niepokojącym specjalnie. Ja mam trochę inny pogląd niż moi koledzy z Narodowego Banku Polskiego, którzy przewidują, że inflacja podniesie się wprawdzie, ale później się wręcz obniży i nie dojdzie do celu inflacyjnego, czyli 2,5%. Uważam, że sytuacja może być trochę inna. Mamy tak zwaną bazę statystyczną zeszłoroczną, gdzie ceny z miesiąca na miesiąc właściwie albo spadały, albo pozostawały na tym samym poziomie. No teraz ceny rosną jednak o te 3,4% miesięcznie, więc to spowoduje, że ten wskaźnik rok do roku będzie się podwyższał. Być może no, może nawet przekroczyć te 2,5%, ale poza tym, oprócz tej bazy statystycznej, jest jeszcze ważniejszy czynnik i działający długofalowo, to jest sytuacja na rynku pracy. Na razie tego nie odczuwamy, ale wydaje mi się, że presja na wzrost płac się nasili. Spowodowane to jest, no co tu dużo mówić, coraz ostrzejszym brakiem rąk do pracy. W Polsce mamy oczywiście pewien poziom bezrobocia, znacznie niższy niż ten, który podają urzędy pracy. Według europejskiego standardu to jest 5,5%. Mamy jedną z niższych stóp bezrobocia, ale to się będzie nasilać i obawiam się, a może mam nadzieję, że płace zaczną rosnąć szybciej, a to musi się prędzej czy później przekształcić wyższe tempo wzrostu cen.